Wznawiamy obrady sesji. Przechodzimy do punktu 10. Rozstrzygnięcie Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego 2020 roku, podjęcie stosownej uchwały. Oczywiście zapomniałam, pan kierownik, pan dyrektor prosił, żeby jeszcze raz sołtysi stanęli do zdjęcia ze względu na panią sołtys, której nie było. Przepraszam, zapomniałam na początku. A więc zanim jeszcze przejdziemy, to bardzo proszę panie sołtyski, panów sołtysów o powstanie do zdjęcia, a zaraz po zdjęciu przechodzimy do projektu uchwały. Do projektu uchwały rozstrzygnięcie Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2020 roku, podjęcie stosownej uchwały. Bardzo proszę panią skarbnik Magdalenę Zmarczyk-Korba o wprowadzenie do projektu uchwały. Proszę Państwa, ustawa o Funduszu Sołeckim stanowi, że Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu środków w budżecie gminy na przyszły rok, jeżeli chodzi o Fundusz Sołecki. Uchwała musi być podjęta do końca marca, bo w przeciwnym wypadku uchwała jest nieważna. Jak się wylicza środki na Fundusz Sołecki? Bierze się liczbę mieszkańców gminy Biekoszów na 30 czerwca. W przykładzie wyliczenia Funduszu Sołeckiego macie Państwo podane, że liczba mieszkańców na 30 czerwca 2018 roku wynosi 16 331 zł. Osób. Następnie bierze się pod uwagę dochody bieżące gminy, które wynosiły zgodnie ze sprawozdaniem 63 324 158,74 grosze. I wylicza się na tej podstawie kwotę bazową, czyli ten dochód bieżący całej gminy dzieli się przez liczbę osób. I to jest dopiero kwota bazowa. Następnie dla każdego mieszkańca przelicza się kwotę odpowiednią ilością mieszkańców, ale jest jeden warunek, że nie może to przekroczyć 10-krotności średniej kwoty bazowej. Czyli jest to wartość największa 38 497 zł i 30 groszy. Dziękuję. Czy są pytania w ramach tego projektu uchwały? Pan radny Kocyca, proszę. Nie słyszę opinii pana przewodniczącego Komisji Budżetowej. Była taka komisja. Tak, odbyła się komisja. Bardzo proszę, pan przewodniczący Komisji Budżetowej. Witam bardzo serdecznie na Komisji Budżetowej, która odbyła się 26. Gorąco dyskutowaliśmy na temat projektu uchwały w sprawie, czy przyznać Fundusz Sołecki, czy nie. Głęboko dyskusja się odbywała na tym, czy rozdzielać te pieniądze, czy dzielić, czy zostawić w całości gminie, żeby ewentualnie wykonać jakieś grubsze rzeczy. Ponieważ rozdrobniony fundusz, no powiedzmy 20 tysięcy w jakimś sołectwie, czy 38 w większym sołectwie, pisanie wniosków i tak dalej, no jest to dość utrudnione i no praktycznie to jest taka mała kwota, że no nie za bardzo jest wiadomo, tym bardziej, że sołtys na zebraniu wiejskim przedstawiając, że ma fundusz sołecki, no będzie miał duże kłopoty z osiągnięciem jakiegoś konkretnego celu do wykonania. Podjęliśmy taką decyzję, że Komisja Budżetowa przemyśli to w swoich po prostu przez te dwa dni do sesji. Nie opiniowaliśmy, ponieważ no, zastanawialiśmy się na tym, żeby tego funduszu raczej nie dzielić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Jacek Zgadło. Opieramy tutaj tę wypowiedź pana
wiceprzewodniczącego o tym, żeby nie rozdrabniać tego funduszu z prostej przyczyny, bo taka globalna kwota daje to, że można uzyskać większe finansowanie do jakichś prac, gdzie będzie prowadzone mit. Po drugie, tak jak zostało tu wspomniane, rozdrobnienie tych pieniędzy na sołectwa spowoduje to, że nie wszystkie sołectwa będą w stanie wykorzystać te pieniążki z uwagi na to, że wielu mieszkańców ma różne oczekiwania i aby uzyskać konsensus w danej sprawie, naprawdę będzie bardzo trudno. Po drugie, to finansowanie do wszelkich, że tak powiem, dróg, które mamy jeszcze do wykonania w naszej gminie, jest dosyć sporo. Dlatego a kwota jest niewielka, bo to te 20 czy tam 38 tysięcy maksymalnie nie jesteśmy w stanie wykonać żadnej inwestycji, która mogłaby przysłużyć się mieszkańcom danego sołectwa. Dziękuję bardzo. Pan radny Trzebiński Krzysztof. Tutaj różne budżetowe działania na temat przebudowy drogi w Gnicy projekt, w Szczukowicach projekt, tutaj Koszyn chodnik projekt, Wincentów droga projekt. I wszyscy dobrze o tym wiemy, że za tym będą potrzebne środki, na przykład własne później dla powiatu. I wszystkim nam zależy na tym, żeby te inwestycje zrealizować jak najszybciej, ponieważ czekają kolejne. Nie ukrywam, że mój chodnik w Podzamczu w takiej kolejce oczekuje i dlatego rozdrobnienie, wyjęcie tego jednego kawałka z tego tortu budżetowego, wydzielenie jego na okruszki nic nam nie da, jedynie opóźni realizację tych ustaleń, które już tutaj przyjęliśmy w budżecie. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Bąk, proszę. A ja bym proponował, żeby na ten temat wypowiedzieli się sołtysi sobie, nie tylko radni. Panie radny, ja nie mam nic przeciwko temu, zaraz sołtysi będą się... No zasada jest taka, że najpierw radni się wypowiadają, później sołtysi, tak jest w naszym statucie, więc... Ja taką uwagę na początku. Panie Zykadła, czy pan jest lepszy, czuje się od sołtysa? Z jakiej razy sołtysi? No i są gospodarzami, jeśli nie pan. Oczywiście, że są gospodarzami wsi, tylko mówimy tutaj o tym, kto jest głosowany. Czyli głosują radni, nie sołtysi. Ale opinię każdemu panu wybaczyć. Mówimy tutaj o opinii, nie mówimy o głosowaniu. Tak, głosowanie. Panie radny Kotwica, Ja jestem radny albo nie jestem radny? Czekaj, jakie prawo? Jakie prawo pan zabiera głos? Pytam. Może się podzielić, że nie formalną uchwałę, że fundusz sołecki nie przejdzie. Widziałem, o której się tu stale, o której wychodzi w Lizbieniu. Tak się robi. Jedyne pieniądze, które mogą podzielić mieszkańcy na swoje potrzeby, to jest właśnie fundusz sołecki. Z tego wraca 30-40% do gminy. Panie radny, jak panie radny? Pani się wyhamuje może. Niech mi głosy nie zabierze, rozumiem, w tym przypadku. To jest przypadek uchwały. Ale ja nie zabieram panu głosu, tylko bardzo proszę mówić na temat, spokojnie, z powagą. Jakiś to nie na temat. Pani pedagog, pani nie wie, co jest na temat, a co nie na temat? Co pani ma karskie uszy przed sobą? Panie radny, proszę zadawać pytania, dyskutować merytorycznie, a nie tu się przekrzykiwać. Wyrażam swoją opinię. Nie będę pytań zadawał. Komu pytanie? Dlaczego nie było zaopiniowane na komisji budżetowej? Bo nie było, bo pan Grosiński, ano prześpimy się, przemyślimy temat w domu. Bo spotkaliście się wczoraj w nieformalny sposób, że się ustalili, że funduszu nie będzie. I kiedyś mówiłem, że szkoda naszego czasu. Jeden pieniądze, które mogą mieszkańcy poziomy na swoje potrzeby zabierać. Tylko zapomina się, że 30-40% przyszłego roku możemy z tych pieniędzy odzyskać. Jak będzie a wam padły klapki na oczy. Jak pan nie wykorzystać, to pieniądze są od pieniądza panu. Już wykrzyczałem. Jeszcze pan. Co wykrzyczałem? Tylko mówię, proszę pan. No krzyczysz pan na razie. Nie. Spotykać się każdy może, czy to ładnie, czy nieładnie, to pani radna... Tylko, że jeden myśli lepiej, drugi gorzej. A co panu zjadło na placę? Nie potrzeba zabaw? Ale przepraszam bardzo, teraz głos ma pani Małgorzata Pietrzykowska. Proszę o spokój. Panie sołtysie, rada, i tu zwracam się również do mieszkańców Piekoszowa.
Pieniądze, które byśmy dostali, to jest 38 tysięcy. Ciężko by nam było zrobić jakieś duże inwestycje, te, które obiecaliśmy również na wyborach. Jeżeli rozdrobnimy ten fundusz, to tak naprawdę te 38 tysięcy nie zrobimy nic. Sama kosmetyka. Nam niepotrzebna jest teraz kosmetyka, tylko nam są potrzebne duże inwestycje, tak jak mówię, te, które obiecaliśmy przed wyborami. I jeżeli te inwestycje wykonamy, to dopiero pieniądze później, jeśli będzie taki fundusz, możemy przeznaczyć na jakieś kosmetyczne i drobne rzeczy. Ja wiem, że fundusz sołecki może obciążyć władze gminy od jakichś małych spraw, które miałyby zrobić, ale my na dzień dzisiejszy, tak jak mówiłam, nie mamy małych spraw. My mamy duże inwestycje, duże potrzeby. Małe mamy, ale na początku to trochę to tak jak z domem. Jeżeli kupimy małe rzeczy do domu, nie wiem, stół, krzesło i tak dalej, a będzie nam się lał dach, no to trochę to też nie jest potrzebne, tylko najpierw myślimy o tym, żeby ten budynek ocieplić, poprawić z zewnątrz. Tak, proszę Państwa, później my myślimy o tym, żeby ten dom w środku doposażyć, czy też zmienić sobie pewne rzeczy. Dlatego uważam też, że rozdrobnienie tego funduszu nie wyjdzie na dobre. Dziękuję. Dziękuję. Powyższy Panią zapytał, czy Pani nie w dom stawiała, czy zakupywała, czy później kodynkowała, czy Pani? No ja wiem, jaka w kolejnym roku, też budowałem dwa domy, nie jedno. Ma większe doświadczenie. Czy są jakieś pytania Panu poradni? Jeśli Pani stawiła obietnicę przedwyborcze, to nie ja składam. Pan radny Puch. Ja wypowiedziałam swoją opinię. Proszę ja powiedzieć swoją. Ja panie radny, wzywam pana do porządku. Proszę pani tu wzywać, proszę pani, co może mnie pani ukarać? No pewnie, pani że nie można. Pani kajdanki, bo kotwica głos zawiera, tak? Nie, pan no atakuje, pyta. Pan atakuje innych radnych. Nie atakuje, polonizuje się, czyli powiedział. Nie, pan proszę atakuje mówić. Innych radnych. Jak atakuje? Dałam głos panu radnemu Lucjanowi Huchowi, który teraz on ma prawo się wypowiedzieć. Chore, to by wyczyniacie w ogóle. Proszę Państwa, ja chciałem się zapytać jako radny sołtysu z mojego okręgu o opinię. I poproszę pana Kopacza z miejsca Wróciskałka. Czy pan życzy sobie tego funduszu? Ale pan nie może decydować. Panie radny, pan się chyba troszeczkę tutaj pomylił miejsca. Ale przepraszam bardzo, to ja udzielam głosu, nie pan. Pan zadajesz pytanie. Ma pan pytanie? No mam pytanie. Ale ja? Ale bardzo proszę pytanie do pani skarbnik odnośnie funduszu sołeckiego, albo wyrazić swoją jakąś opinię. Pan sołtys będzie chciał się wypowiedzieć, to w swoim czasie się wypowie. Nie proszę nie robić tutaj bałaganu. Bo ja przed głosowaniem chcę wiedzieć, jaka jest opinia. Ale państwo sołtysi przyjdzie czas na to, państwo sołtysi też będą się wypowiadać, panie radny. Po głosowaniu nie ma to większego sensu. Panie Lucjanie, jeżeli nie udzielą głosu, na pewno zabiorę. Ale opinię swoją mogę powiedzieć. Bardzo proszę. Proszę państwa, dwukrotnie pod rząd w przeciągu dwóch lat ostatnio były te fundusze sołeckie po prostu unieważniane. One po raz trzeci decydujemy o tym. No i proszę Państwa, tak jak w moim okręgu miejscowość Skałka i Lesica, to w ogóle nie było żadnych inwestycji. I dlatego chciałbym, no, ci te osoby tam są pokrzywdzone. Jest taka krytyka pod moim adresem, zresztą słuszna. I dobrze byłoby, no jeśli jest teraz ta możliwość, no dać tym mieszkańcom trochę jakiś fundusz, oni coś tam zrobią. Jest tam aktywność społeczna mieszkańców w Skałce, tak jak pan sobie mówił, że chcą tam zagospodarować jakiś skwer przy takim stawie. Tak samo i w Lesicy można tam coś zrobić przy placu zabaw. Może Jerzynów od pani Krążkowej tam nie jest bardzo pokrzywdzony, bo była druga zrobiona w poprzedniej kadencji. Właśnie. Tak nawiasem. No i w Głowaków też były dwie drogi osiedlowe. Ale chodzi mi właśnie o tę Skałkę i o Lesicę. Tu od, no już, jak jestem chyba 6 lat radny, bo byłem częściowo jeszcze w poprzedniej kadencji, no nie ma nic tam, nic się nie robiło. No i ja mam to ze strony tych właśnie mieszkańców dużą krytykę, zresztą słuszną. I dlatego ja bym wskazywał na to, żeby był ten fundusz na takiej miejscowości, który
które nie były, nie było żadnej inwestycji. Panie radny, ale przecież tego funduszu to nawet na projekt nie starczy. Nie starczy. Jest. Może gdy będą jakieś zaangażowanie społeczne, będzie czy coś, to coś za to mogę zrobić. Zresztą nie są to takie małe pieniądze, bo na skałkę to jest bodajże 28 tysięcy. 22 tysiące. A w Lesicy... Ale można łączyć fundusz. Lesicy 17. Myślę, że jeśli jakiś nawet projekt będzie zrobiony, to gmina może też potraktować to jakoś inaczej, tak jest w miejscowości i dołożyć się do tego. Także moje stanowisko jest takie, żeby ten fundusz był. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Bąk. Ja chciałem się zapytać, bo ten fundusz już tyle razy był zabierany i ja tu nie słyszałem ani raz, ani na poprzedniej kadencji, czy co było za ten fundusz zrobione. My nigdy nie wiemy. Zabrany, ale kto co zrobił za z tego funduszu? Nie robiony, nie pomagany, bo nigdy. On był nieuchwalony, nie zabrany, tylko nieuchwalony. Ale zawsze są... Więc te pieniądze były... No fundusz nie otrzymywali tych pieniędzy. Ale według mnie to jest nie tak, że jeżeli na budżecie ustalamy, że będziemy mówić na komisji, no to rozmawiamy na komisji, a później mówić na sesji. Ale ja zauważyłem, że tutaj jest teraz tak zrobione, jak na innej sesji jeszcze nie było, że pięciu, ja tu zaobserwowałem, że pięciu radnych to tu jest niepotrzebne. Bo wy się spotykacie tak po cichu między nami, przez nas i tak, i uzgadniacie swoje, później chodźcie na komisję, na sesję i swoje gadacie o ustalone gdzieś tak i tak. Panie Przewodniczący, ale każdy jest na prawo, ja to nie skończyłem. Panie Przewodniczący, ja nie skończyłem i ja chciałbym, jeżeli taką oszczędność chcecie wprowadzić, to proszę zlikwidować tych pięciu radnych, co tu jest i te fundusze zabrać, jak nie oddać. Będziecie tylko 10 rządów. Dziękuję. Pan radny Krzysztof Trzebiński. Według mnie, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przez te poprzednie lata tych funduszy nie było. Gmina jest w sytuacji finansowej, jakiej jest. Co to jest? Bardzo proszę nie atakować pana radnego, jak się wypowiada. Bardzo proszę dać panu radnemu się wypowiedzieć. Moje zdanie mogę wypowiedzieć i z tego skorzystać. Każdy ma do tego prawo. Tak jest. I dlatego mnie osobiście teraz to dziwi, aż taka złożona dyskusja. Skoro nie było go przez 4 czy 5 lat z tytułu tego, że mamy dwóch dębów, ciągle obowiązuje. Więc rozdrobnienie, tak jak powiedziałem, tego kawałka jednego otworu według mnie nic nie da. Moje zdanie jest jednoznaczne. Dziękuję. Pan radny Julian, to jest Palas. Ten fundusz w czasie, kiedy był, był wykorzystywany bardzo dobrze. Ani złotówka nie była zmarnowana i apeluję do wszystkich niezdecydowanych, aby ten fundusz pozostawić, bo to jest pieniądz, który dana miejscowość może nim dysponować tak, jak jej się będzie podobało. A tu mowa, że rozdrobniony albo za 600 tysięcy to się zrobi jakąś poważną inwestycję, ale z tego co widzę, to te 600 tysięcy jest tam gdzieś już zaplanowane i dlatego tak mówicie. Dziękuję bardzo. Między innymi 18 tysięcy zapłacić kary za akcję śmieciową. Tu zaplanowane, a brakuje pieniędzy. Można oczywiście zaplanować te pieniądze i wydać konkretnie, ale również można jakiś wyjazd zaplanować czy imprezę. No i to właśnie jest to rozmywanie też tych pieniędzy. Czy są jakieś pytania jeszcze od państwa radnych? Chyba, że na imprezę te pieniądze. Pan radny Stanisław Kotwica. Znaczy pani przewodnicząca, moja taka prośba, że oddaję pod rozwagę radnych. Są sołtysi, będą wiedzieli, jak który radny głosował. O niestety, te pieniądze tylko o tej małej puli pieniędzy decydować mogą mieszkańcy, tylko w jednym tym przypadku, a nie narzuty z góry. Ten się panu wójtowi może podobać, czy nie spodobać, a no dorzucę komuś tam trzeciemu. Skończmy z tym, dajmy to tą małą cząstkę dla tych pieniędzy. Przecież my mamy, znaczy reprezentujemy naszych mieszkańców, to oni nas wybrali.
Dziękuję. Dziękuję. Czy pan Kopyś, proszę? Dzień dobry. Proszę Państwa, jest takie pytanie, nie wiem, czy to moja depresja, czy takie pytanie. Czy idzie do banku i chce się wziąć pożyczkę? Jeśli pan określi, czy subwencja, czy wyższa? Przepraszam, panie Stanisławie, czy ja mogę odpowiedzieć? Może pan, ale nie pan. Proszę. Panie radny, po raz kolejny proszę, każdy ma prawo się wypowiadać, pan też, panu nikt nie przeszkadza. Jak nie, bardzo często. Przepraszam bardzo, ja, przepraszam bardzo, ja panu nie przeszkadzam. Także proszę o odpowiedź. Gdy się idzie do banku, składa się odpowiednie dokumenty, żeby udzielić udzielenie na przykład pożyczki czy kredytu. I to od banku zależy, w jakiej wysokości, czy w jakiej wysokości otrzymamy ten kredyt, jeżeli nie mamy zdolności na przykład kredytowej. Możemy go nie otrzymać w ogóle. Jeden chce 10 zł, drugi chce 1 000 000, ale jeżeli nie ma zdolności kredytowej do spłacenia, to nie dostanie tego. Uważam, że sytuacja w gminie jest taka, powoduje to, że rozwój inwestycji, które tutaj są zaplanowane, potrzebna jest środków. Mało tego, środki, które zainwestujemy plany czy jakieś inwestycje zostaną w dużym stopniu w gminie. Środki, które pozyskamy, musimy włożyć 20% załóżmy w projekt, a otrzymamy tego 80% czy 100%. Jeżeli to zaczniemy rozdrabniać, to zacznie się dziać tak, że zrobimy jeden projekt, czy dwa, a nie zostanie nic na pozostałe projekty, czy na pozostałe inwestycje. Jestem za tym, żeby ten projekt, żeby ta uchwała została odrzucona. Z tego tytułu, że pieniądze, które zostaną słusznie wykorzystane i mam nadzieję w dobrym tego słowa znaczeniu i przyniosą owoc w postaci tego, że będzie inwestycja jedna czy druga załatwiona do końca. Nie rozdrabione, nie rozniesione po miejsca, gdzie nie jest niedokończony chodnik, gdzie nie dokończona szkoła, gdzie nie ocieplone jest. 600 tysięcy to jest sporo. Pomnożyć to, proszę pana, przez pi. Ale bardzo proszę nie krzyczeć. Panie radny. Pomnożyć to, proszę pana, przez 5 lat, to daje 3 miliony. Jakie 3 miliony, panie? 600 tysięcy, bo pan wraca od 30 do 40%. 20%, jeżeli są odpowiednio zrealizowane. Można powiedzieć jedną rzecz. No za młodym radnym jest, panie pan. Tak, ja pan chce sofilozofować. Ma pan rację, nie byłem radnym, ale sytuacja, powiem, proszę pana, tak. To teraz zadam panu pytanie w takim układzie. Jeżeli pan będzie w stanie odpowiedzieć, to zadam panu pytanie. Pan od zadawania pytań? Tak. Jeżeli, bo pan był w poprzedniej kadencji radnym. Tak, i co? I proszę pana, jak wyglądała sprawa Funduszu Sołeckiego? Było czy nie było? Nie było, dlatego że sytuacja nie była taka, jak w roku jest, proszę pana. Z jakich budżet zeszłego roku, jaki był gmina, jaki mamy teraz? A, widzi pan, a sam pan odpowiedział na to pytanie, że gmina ma długi, który to dzisiaj spłacamy za kogoś innego. Ale to nie w temacie pan mówi. Tak. Ale bardzo proszę o spokój. Każdy ma w swoim czasie głos. Pan radny Julian Balas, proszę. Pani przewodnicząca, proszę niech radni w temacie, a nie mi mówi o bankach. Panie Sołtysie, pan tylko umiesz
pouczać. Pan radny Julian Kalas. Pani jest od tego, żeby zwracać uwagę w temacie. Bo mnie pani... Panie sołtys, ja wiem, od czego tu jestem. Chyba pani nie wie, pomyliła bardzo chyba. To wasze zdanie. Wolno nam mieć takie... Pan radny Julian Baras, proszę. No pan powiedział, że gmina miała ma długi. Jakoś na pierwszej sesji tej kadencji stawiałem wniosek o to, aby pozostawić diety radnych na starym poziomie, w związku z tym, że... Panie radny, w związku z tym, że pan sołtys mi tutaj zwraca uwagę, że tylko w temacie, więc no niestety, w temacie bardzo proszę. W temacie. Dostałem odpowiedź, że gmina z kryzysu już wyszła i można to robić. No to tak, oczywiście gmina z kryzysu wyszła, panie radny, ale to nie znaczy, że mamy szastać pieniędzmi na lewo i prawo. Nadal trzeba oszczędzać, żeby cokolwiek w gminie zrobić. To nie jest szastanie pieniędzmi, bo to, jak już mówiłem, że te pieniądze, kiedy były, ten fundusz sołecki, kiedy był, poprzez sołectwa był wykorzystywany bardzo dobrze i jakoś za te, ani złotówka... Może przykłady, na co był wykorzystywany ten, co było zrobione za tego funduszu, jeżeli tak dobrze był wykorzystany? Proszę państwa, ten fundusz, wiem, że za mojej kadencji jest jak sołtysem, był ten fundusz za poprzedniego wójta. Ja na przykład obowiązkowym wykonałem za ten fundusz piatę przystankową i coś tam jeszcze nie pamiętam. Na przykład w Gorzynie sołtys wiem, że zakupił do szkoły tablicę interaktywną. Panie radny, ale takie jak te piaty czy coś, to się robi na bieżąco w ramach potrzeb. No ale akurat nie było nigdy funduszy, a ten fundusz był, była taka potrzeba, żeby ta piata była. Ja bardzo wszyscy byli zadowoleni z tego. Ale takie rzeczy, co się bez funduszu sołeckiego robi na bieżąco w razie potrzeb. Dlatego mówię, bo tu mamy takie sugestie, że nie było tego funduszu, nie było. Jak nie było? No ja właśnie bym pracował. No, ale to też pomoże jakąś aktywność społeczności też wiejskiej. No, także to jest dobra sprawa. Nie możemy też zachować tego. Czy państwo radni mają pytania jeszcze? Pan radny Kotwica, proszę. Pani przewodnicząca, ja uważam też tylko zabieranie prywatnego czasu dla nas. Na komisji pan przewodniczący prowadził, powiedział, że szkoda naszego czasu, bo funduszu i tak nie było. I mówię, przypomnę wam na sesji, że szkoda naszego czasu. Nie tak było i do czegośmy doszli. Trefcie w miejscu, proszę państwa. I tak nie ubieram, bo to jest przesądowy. Szanowni panie. Jak to pani proponowała, to są też pani przewodnicząca. Chyba tu jest tylko deptanie w miejscu. Czy państwo radni mają jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, czy z sali są pytania. Pan sołtys, proszę. Mam pytanie do pana przewodniczącego Komisji Budżetowej. Panie przewodniczący, przed chwilą pan powiedział, że była komisja, obradowaliście i do zastanowienia powiedział pan, że zostaje parę godzin, czy pan, nie wiem kiedy ta komisja była. Panie przewodniczący, jest pan ten, żeby na komisji budżetowej podjąć decyzję. Albo jesteśmy radni za przyznaniem tego funduszu, albo nie jesteśmy. Sprzeciwiamy się. Panie przewodniczący, nie można tak, panie przewodniczący, zostawiać takie. I potrzebuję pytania. Ale nie, ale proszę. Muszę wypowiedzieć. I to, co pan Kotwica powiedział, to w pełni, jeżeli to jest prawda, to w pełni go popieram. Bo nie może tak być. Pan nie podjął decyzji, tylko żeście się spotykali gdzieś tam. Nie wiem, gdzie to mnie interesuje. Bo pan Kotwica radny powiedział, panie przewodniczący, powinniście podjąć. Nie byłoby dzisiaj tego problemu. A pan zostawił pytanie. Teraz następną sprawę. No proszę mi odpowiedzieć, dlaczego pan nie podjął tej decyzji? Decyzję to wspólnie żeśmy podjęli, że zastanowimy się przez te dwa dni. To nie była decyzja moja, tylko po prostu radnych, żeśmy dyskutowali na temat tego, czy rozdrabniać, czy nie rozdrabniać. I zostało tak, że do przemyślenia do sesji. I w tej chwili dyskusja się odbywała na ten temat, że będą pytania do państwa sołtysów.
I proszę mi tu nie zarzucać, że nieopiniowanie. Jak pan pamięta, za poprzedniej kadencji pan też pouczał. Też nie było funduszu sołeckiego. Bo też chodziło o to, żeby nie rozdrabniać tych środków, bo za te środki były wybudowane poszczególne rzeczy. Zresztą nas obowiązywał jeszcze program naprawczy. Panie przewodniczący, skończyłem, proszę. Proszę państwa, fundusz sołecki należy się mieszkańcom sołectwa jak Subuda. I wy tutaj nie, swoje nie wprowadzajcie, że nie, nie ratujcie budżetu gminy, bo to jest ratowanie budżetu gminy. To proszę mi odpowiedzieć. Pani skarbnik, my od tego jesteśmy, żeby ratować budżet gminy i bardzo ten budżet gminy. Co pan tu opowiada takie wzrusze? Ale chwileczkę, nie fundusze sołeckie, bo powiedziałem. My gospodarujemy całymi finansami gminy. Zaraz chwileczkę. Co to znaczy tym albo tym ale tak, a tym nie? Ale my radni jesteśmy od tego, żeby dbać o finanse gminy. Ale to... Całościowo, a nie tylko wybiórczo. Ale nie wybiórczo. Fundusz sołecki się należy. Panie wójcie, co zrobiono za milion, około 1 600 000, co był przez 2017, 18, 19 fundusz nie był uchwalony. Co zrobiono? Proszę pana, panie wójcie, za te pieniądze to powinno być wybudowanych 12 dróg gminnych asfaltowych. Co było zrobione? I teraz tak, z powrotem zabierany jest, to znaczy nie będzie uchwalony. Konkretnie mi powiedzieć, co pan zrobił za te pieniądze, 1 600 000. Sam pan był radnym, wiesz pan doskonale, że były lata, gdzie nie było funduszu, ale proszę mi nie przeszkadzać, nie było funduszu sołeckiego ze względu na program naprawczy, nie wolno go było mieć, więc my nie możemy mówić, czy było coś zrealizowane, czy nie. Pani przewodnicząca, pani głupoty mówi, fundusz... Pana zdaniem zawsze mówię głupoty, to już przez 5 lat mi pan to udowadniał na każdej lekcji, na każdej sesji, nawet jeżeli była mowa o szkole, mówił pan, że się nie znam na to. Proszę panią, do kiedy był program naprawczy? Do 2000, pani nawet nie wie, co pani mówi. 2016 się skończył. A o czym mówiłam przed chwilą? No przed chwilą pani powiedziała. No właśnie, o tym powiedziałam przed chwilą, tak mnie pan słuchał. Ale proszę panią, a gdzie jest 17, 18, 19? Panie wójcie, proszę odpowiedzieć, za nimi o 600, co było zrobione? Czy są jeszcze... Jeszcze mam do pani pytanie. Niech pani wróci do tego punktu 10. Tego, co teraz mówiłem. Pani przewodnicząca, niech to pani pójdzie na korepetycję do pani, która tutaj porządza aktualności, bo ten porządek, są dwa porządki obrad różne. I ten jest poprawny, która ta pani prowadzi, redaguje aktualności Urzędu Gminy. Proszę się iść, nauczyć się, żeby pani wiedziała, jak porządnie zredagować. Panie radny, przez 5 lat mnie pan pouczał, przez 5 lat brakowało przecinków, brakowało kropek, brakowało jakichś nawiasów. Żenada. Sposób chamski, niech pani nie przerywa. Pani tak przerywa, może w domu, jak mąż pani pozwoli. Proszę pani, to proszę mi powiedzieć, dlaczego pani tak sporządziła? Panie sołtysie, ja zastanawiam się, czym przez ten czas panu chybiłam, czym zawiniłam, że pan tak na mnie tutaj jedziesz. Nie brzydko tak mówiąc. Nie wręcz tak mnie pan obrażasz cały czas. Ja czym obrażam? Czym naprawdę? Cały czas pan mnie obrażasz. Czym obraził? To, że powiedziałem, że pani do mnie tak w taki sposób się odnosi? Pytam. Proszę mi dać pan sołtys, bardzo proszę. Spokojnie wypowiedzieć. Zdzisiu, Zdzisiu, jesteś pasem. Byłeś radny, jesteś sołtysem. Trochę honoru i kultury. A nie, jak się trzymamy przy przystanie. Co to nie, 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 ale prawdę o mnie. Ja to prawdę, ja to prawdę, ma swoją. Nie pasuje, co to może powiedzieć. Proszę, 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 kim ty chłopiec coś pokazujesz? Szanowni państwo. No kurde. Pani kolejny środowisko. Analogii naszej budowy i tak dalej. Małe rzeczy. Z małych rzeczy robimy duży dom. Pani dokładnie wie o tym, prawda? Teraz tak, mówimy tutaj o niewielkich kwotach.
no są to niewielkie kwoty. Niemniej jednak dla mnie taka kwota, tutaj powiedzmy sobie 22 tysiące, w tym momencie dla mojego sołectwa jest to naprawdę spora inwestycja. Spore pieniądze, ja za te pieniądze naprawdę zrobię dużo, bo już mam wstępny projekt przygotowany, wstępnie mam wszystko opracowane, dopracowane, dogadane z ludźmi, wiele mam już obgadanych spraw do prac społecznych, gdzie nie wystarczy nam tej gotówki, ludzie zrobią te rzeczy społeczne. Natomiast jeżeli tych pieniędzy nie dostanę, jak było, tak będzie. A w końcu, co to jest, zadajmy sobie pytanie, co to jest gmina i kto to jest gmina? Przecież mówicie Państwo tutaj o inwestycjach gminy. Przecież my jesteśmy też gminą. Moje sołectwo, gminy sołectwa, my jesteśmy wszyscy gminą. I z tych małych takich perełek nanizamy, prawda, zrobimy ten jakiś tam naszyk, odnosząc się jakiś tam używając analogii, przenośni, metafor i tak dalej. Jeżeli ja tych pieniędzy nie dostanę, to dalej, jak tam było bagno, tak ono będzie. Jeżeli ja te pieniądze dostanę z tego bagna, powiem więcej. Jest bardzo dużo matek w naszym sołectwie, matek z małymi dziećmi i chwała im za to. I tam bardzo często chodzą gdzieś tam na spacery, łamią nogi na tych dziurawych drogach, ale po drogach też rozmawialiśmy. A tam jest piękne miejsce jest właśnie na rekreację, na wypoczynek. Jest piękne oczko wodne, które też już mam zagwarantowane ze straży z Rykoszyna tutaj, że mi wyczyszczą to w ramach jakiejś tam pomocy dobrosąsiedzkiej. Są to naprawdę i tego typu pieniądze, one wiele nam pomogą. Ja rozumiem, że dużo pieniędzy, duża inwestycja, mało pieniędzy, mała inwestycja, ale z tych małych inwestycji, no ta gmina też będzie chyba ładniejsza, fajniejsza. Czytałem tutaj w głosie Kiegoszowa o pani sołtys bodajże z Micigozu. Że piękny plac, zabaw, pocztawienie. No przecież one same się też nie zrobiły. Tylko z jakichś tam małych pieniędzy. Pani sołtys też sama tego nie zrobiła. Trzeba wyremontować. Także ja mam taki apel do Państwa, naprawdę. Przemyślcie i naprawdę tak z serca głosujcie za tą ustawą. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Radny ewentualnie sołtysów, pan radny Julian Baras. Proponuję zakończyć tę kłótnię i przystąpić do głosowania, bo to wytrząsa nam się tak nic nie zdaje, tak leci. Bardzo proszę, pan wójt. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo Sołtysi, Szanowni Państwo. Otóż chcę wyjaśnić kilka podstawowych spraw, które tutaj podczas, nie wiem czy nazwać dyskusji, czy kłótni, czy rozgardiaszu, jaki nastąpił. I tak, drodzy Państwo. Padło słowo zabrał. Drodzy Państwo, trzeba by rozróżniać słowo wyodrębnił bądź nie wyodrębnił. Niech nikomu nic nie zabiera. To jest wyodrębnienie bądź nie wyodrębnienie funduszy i dzisiaj będzie na tym głosować. Trzeba pamiętać o tym, że o konstrukcji budżetu. Konstrukcja budżetu wygląda następująco, powiem w telegraficznym skrócie. Najpierw się zabezpiecza pieniądze na koszty stałe, wynagrodzenie, utrzymanie budynków, ogrzewanie, światło elektryczne. I to wszystko, co zostanie, to jest przeznaczone na inwestycje. I fundusz sołecki się wyodrębnia właśnie z tych środków. Wyodrębnia się ze środków inwestycyjnych. To tak na marginesie, skąd te pieniądze się biorą. Padło pytanie, gdzie te pieniądze się podziały? A no gdzie się podział? Już mówię, gdzie się podział. Zrobiliśmy w międzyczasie 9 km dróg asfaltowych, 3 km chodników, zmodernizowaliśmy budynki użyteczności publicznej. To są milionowe kwoty. Rozbudowaliśmy oświetlenie. Jak Państwo wiecie, zapotrzebowanie w dalszym ciągu jest takie oświetlenia. Będziemy budować, ale to powiem za chwilę. Rozbudowywać. Zmodernizowaliśmy oświetlenie. To są wszystko potężne
pieniądze. Padło stwierdzenie, co dla Skałki, co dla Lesicy, co dla Ławatkowa. A ja powiem tak, a mówicie wody w Lesicy? Czy ktoś zdaje sobie sprawę, ile kosztowało, ile funduszy sołeckich tam poszło? Proszę przeliczyć. 1 400 000 zł. Ile funduszy sołeckich tam poszło? Także, drodzy Państwo, te pieniądze nie zostały zmarnowane. Te pieniądze zainwestowane zostały w konkretne projekty, twarde projekty, z których ludzie dzisiaj korzystają. I tego ludzie potrzebują, bo pytanie, co ludzie potrzebują? Ludzie potrzebują dzisiaj konkretnych inwestycji. Drogi, chodniki, doskonale wszyscy wiedzą, jak to jest. Państwo sołtysi, państwo radni. Ja też wiem, na każdym jestem spotkaniu sołeckim. Dosyć często je organizuję i teraz również, na które zapraszam. Także te potrzeby znam i ludzie potrzebują konkretów. I te konkrety są zaplanowane, drodzy Państwo. Także jeszcze powtórzę, fundusz sołecki jest zabrany, wyodrębniony z inwestycji, bądź nie wyodrębniony z inwestycji. Fundusz sołecki za ubiegłe lata, powiedziałem, na co został przeznaczony. Nawet złotówka nie została zmarnowana, drodzy Państwo. Wiecie, w jakim stanie była gmina jeszcze 5 lat temu. Trzeba było zaciskać pasa, trzeba było liczyć każdą złotówkę. Trzeba było oglądać każdą wydaną złotówkę, żeby ktoś do tego zrobił, do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. I dalej trzeba tak postępować. Trzeba wydawać złotówkę rozsądnie, rzetelnie i oglądać ją z każdej strony. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że nie dba się o żadne sołectwo. Nie dba się o miejscowości. Ja w dzisiejszym sprawozdaniu przeczytam sobie, o co się staramy. Tak? To jest część sołectw. Te inwestycje, o które się będziemy starać, o dofinansowanie oczywiście, do której potrzebny jest układ własny, to też nie mają pieniądze, duże pieniądze. To są mi przypomnę jeszcze dla przypomnienia. Szczukowice, Brynica, Wincentów, Rykoszyn, Piekoszów, Micikus. Drodzy Państwo, sami Piekoszowie potrzebne są potężne miliony złotych, żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców. Potężne pieniądze. Ja już nie chcę tutaj mówić, bo mam te wyliczenia i dochodzi do tego jeszcze w tej chwili oczyszczanie ścieków, która wymaga modernizacji. Potężne pieniądze. Pytam się, skąd, jak będziemy pieniądze, 600 tysięcy, drodzy Państwo, 600 tysięcy, 612 mam tu zapisane rocznie. A chcę powiedzieć, o czym dzisiaj idzie dyskusja. Idzie dyskusja o przyszły rok. Tak? Bo fundusz, w tym roku wyodrębniamy fundusz sołecki na 2020 rok. Więc tyle, 612 tysięcy odejmujemy z inwestycji w przyszłym roku. Chcę powiedzieć, co w przyszłym roku duże projekty są planowane. Myślę, że bardzo duże. Budowa dróg, o co wszyscy chcą mieszkańcy, bo mamy deficyt bardzo dużych drogach. Budowa chodników, termomodernizacja w dalszym ciągu, kolejne etapy, termomodernizacja budynków publicznych, między innymi szkoły. Ważne projekty, z których korzystamy z dofinansowania, to na poziomie 80%. Ścieżki rowerowe, planowane jest 3 km ścieżek rowerowych. Ścieżki dydaktyczne, mamy dwa ładne rezerwaty. Myślę, że warto je przygotować dla turystów, pokazać je, co mamy. Myślę tutaj o Koresiowej Jamie i Moczydle. To też duża inwestycja po to, żeby pokazać właśnie te, myślę, że ciekawe zakątki gminy Piekoszów. To tak pokrótce, bo tych potrzeb jest wiele. Drodzy Państwo, o tych inwestycjach, o których wspomniałem, są co nie kosztorysowe, ale zazwyczaj ci radni czy sołtysi, którzy byli wcześniej, wiedzą, że
ceny poprzetargowe zazwyczaj, powtarzam zazwyczaj, bo to się ten czas zmienia, te usługi, ceny usług rosną, zostają pewne kwoty. Natomiast, żeby ogłosić przetarg, musimy zabezpieczyć kwotę w budżecie taka, jaka wynika z kosztorysu. I wiecie doskonale, że oszczędności z tych wszystkich przetargów, które są, idą na właśnie te drobne inwestycje. Ale chcę powiedzieć, że dzisiaj, patrząc w perspektywie przyszłego roku, innych lat, to właśnie odjąć 600 tysięcy, to jest dużo. To jest, nie wiem, dwie inwestycje drogowe po 200 tysięcy złotych. A ja tylko dodam jeszcze jedną, tak mi się przypomniało, że gdybyśmy w tym roku mieli fundusz sołecki za 600 tysięcy, to byśmy nie zrobili, już mówię czego, remontu szkoły w Łosieniu, nie wybudowalibyśmy parkingu przy szkole w Górkach Szczukowskich, tam są pieniądze zabezpieczone, są kwoty rzędu 100 tysięcy, 80 tysięcy, chociażby pieniądze są zabezpieczone na drogę do szkoły w Jaworznie, wiem jakim, 250 tysięcy. Remont szkoły w Piekoszowie, trzeba przystosować szkołę, czy też odpowiednie pomieszczenia dla dzieci tych najmniejszych, żeby miały w przedszkolu dobre warunki. I byśmy to dzisiaj wykreślili, musieli wykreślić z tego budżetu. To są konkretne zapisy w budżecie, które wykorzystamy. Natomiast jeśli chodzi o fundusz sołecki, ja nie jestem przeciwny niczemu, nikomu, ale że musimy patrzeć realnie, jak powiedziałem, wydawać tę złotówkę rozsądnie, rzetelnie i na, tak jak nas stać. Dzisiaj nas nie stać, żebyśmy, czy nie stać, czy nie powinniśmy wydawać na drobne gramy dzisiaj pieniędzy. Skupiać się na tych dużych inwestycjach, które są potrzebne i które służą mieszkańcom. Które służą mieszkańcom i na które mieszkańcy czekają każdego dnia. Dlatego, drodzy Państwo, myślę, że powinniśmy się skupić właśnie na tych dużych sprawach, dużych projektach, dużych inwestycjach, a mając na uwadze to, co wcześniej powiedziałem, rosnące ceny usług, to naprawdę potrzeba nam jest dużo pieniędzy. Natomiast, drodzy Państwo, jak powiedziałem, jestem do współpracy, zapraszam każdego. Ci sołtysi, którzy byli 13 sołtysów z poprzedniej kadencji, wiedzą, że każdy może przyjść, rozmawiamy. Zapraszam również pana sołtysa Kopacza. Nie wiem, o co dzisiaj w tej wypowiedzi chodzi, ale zapraszam. I myślę, że znajdziemy rozwiązania. Tak jak każdego z osobna i liczę na to, że ceny poprzetargowe dadzą pewne oszczędności. I te pieniądze właśnie możemy wtedy, bo na duże projekty nie będzie czasu, bo czas szybko biegnie, ale właśnie takie drobne, trudno jest mi powiedzieć. Padło pytanie, jakie te, co chcecie zrobić, tak? No właśnie jakie. Zadaję sobie, sam sobie myślałem, jakie? Co zrobimy, tak? Ja mówię, konkretnie planujemy na 2020 rok. To są konkrety. Wciągamy w budżet i wiemy, że mamy to zrealizować. Natomiast zadaję sobie pytanie właśnie, co możemy zrobić z tego funduszu za 38 tysięcy w największych sołectwach? Co możemy zrobić za 15 tysięcy w tych mniejszych sołectwach? Możemy zrobić naprawdę dużo, ale musimy te pieniądze rozsądnie wydawać. Jeszcze raz powtórzę. Nie jestem przeciwko nikomu, nie jestem przeciwko niczemu. Nie jestem przeciwko funduszowi, ale rozsądnie myślmy, rozsądnie wydajmy pieniądze. To radni są odpowiedzialni za budżet. Ja jestem realizatorem, jestem również odpowiedzialny, ale apeluję rozsądnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zatem przechodzimy do głosowania. Ale ja mogę zadać pytanie, do pana Buta odnieść. Dlaczego to pan mówi przedstawił? Czy w takim razie państwo radni mają pytanie, pan radny Kotwica?
Panie Wójcie, być może nie według mnie na pewno ma się spóźnić z tym wyjaśnieniem. Byłoby inny pogląd radnych i sołtysów, jakby pan wcześniej teraz naświetlił te problemy, jakie są, jakie jest pan zadanie. Na pewno. Chociaż uważam, że małe zadania też są potrzebne. Czy należy się na wsi dziecko pójść tarkać, czy nie należy? Takie są. Praca, bardzo leży się. Nie zapominamy o dzieciach. Natomiast chyba doskonale, że plac zabaw nie wybudujemy za 20 tysięcy. Ja wiem, ile kosztuje plac zabaw, to też również należy zaplanować. Dzisiaj nie będziemy robić placu zabaw z trzema przyrządami. Dzisiaj musimy plac zaprojektować, zrobić porządny plac, żeby służył wiele lat. Bo drodzy Państwo, nie stać nas na, powiedzmy, inwestycje, które są nietrafione. Rozumiem pana wójta jako ojca domu, żeby ten budżet starczył wszystkim dzieciom na buty. A tu jednak nie wszystkim starcza, panie wójcie. No właśnie. I tu jest szkoda. No bo w zeszłym roku miały te pieniądze iść na inwestycje. Wystąpiłem do pana wójta taki przykład na oczy. O, trzy wiatry przystanku. No po jakimś czasie wójt skreślił jedną, zostały tu. No po jakimś czasie skreślił drugą, została raptem jedną. No może lepiej tą przed jedną skreślił, no bo później tam ci właściciele działczy się rozmyślili, nie wyrazili zgody. No to skąd gdzie te pieniądze, jak pan na wiatę nie miał, pan na mnie 4000 zł. I tu człowiek staje się niewiarygodny dla wójta. Ja mu nie wierzę, po prostu mu wierzę jak tą inwestycję. No cieszony są. Przejeżdża pan może nieraz, nie moja jeszcze miejscowość łazicka, czy tam płakać nad tym placem. Naprawdę to proszę. Dziękuję. A to, że sołtys pan Kopacz, jak to się nazywa, przepraszam, jak skrzywię nazwisko. Ma rację, no chce coś zrobić. No, jak, te, jak tam cały czas się nic nie robił, to niestety przyszła nowa krew, chce coś ściemać dla swoich mieszkańców. Dziękuję za uwagę. Czy są jakieś pytania? Piotr Bok, proszę. Panie wójcie, ja mam takie pytanie do pana. Mówimy o oszczędnościach. Czy może nam ktoś wyjaśnić, za co gmina płaci karę? Panie Piotrze, w temacie... To nie jest temat naszego projektu uchwały. To nie jest temat. W takim razie... Ale to nam nikt nie wyjaśni nigdy tego? No ale na przykład... Ale mi się pana Rosickiego na budżecie nie wyjaśnił. No to chciałem 18 tysięcy. Wiesz tak, po cichu. Za co poszła na pracownik? Czy to jest ktoś tam wyjaśni? Wyraz sądowy. Czy nie chcecie wyjaśnić? Ale przepraszam bardzo, zawsze można zapytać na piśmie. Wtedy jest wyjaśnione, odpowiedziane. No i wtedy jest odpowiedziane i wszyscy słyszą. Jest na widzie, jest wszędzie. Widzę, że już w temacie nie ma pytań. Mam pytanie. W takim razie zarządzam głosowanie. Panie przewodniczący, do pana wójta miałem pytanie. Dlaczego pani? No ja proszę państwa radnych, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego, ponieważ są dwa projekty uchwał. Jeden jest w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego. Drugi jest w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego. Pierwszy projekt uchwały... Ale proszę pokazać, gdzie jest ten projekt? Panie sołtys, proszę mi nie przeszkadzać. Pierwszy projekt uchwały, jeżeli zostanie zgłoszony, to próbuję wyjaśnić. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego, jeżeli przejdzie, to drugiego nie głosujemy. Jeżeli pierwszy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego nie przejdzie, to musimy głosować w drugim. Panie Marku, proszę się pochodzić, dać szacunek na to, co... Stasiu, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego. Piotr Bok. Czy jest pan za wyrażeniem zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego? Za funduszem. Za funduszem. Żeby był. Tak.
Lucjan Kuk. Tak. Barbara Drogosz. Przeciw. Zdzisław Grosicki. Przeciw. Wiesław Kopyść. Przeciw. Stanisław Kotwica. Za. Głośno. Dorota Kurczyńska. Przeciw. Dorota Łukasik. Przeciw. Ewelina Malinowska. Przeciw. Małgorzata Pietrzykowska. Przeciw. Krzysztof Trzebiński. Przeciw. Julian Palas. Za. Paweł Zaleski. Przeciw. Jacek Zygabło. Przeciw. Bożena Żuława. Przeciw. Za 4 głosy, przeciw 11 głosów, 0 wstrzymujących. W takim razie przechodzimy, uchwała nie przeszła, w takim razie przechodzimy do głosowania. Drugi projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego. Piotr Bąk. Lucjan Kuk. Lucjan Kuk. Drogosz Barbara za. Zdzisław Grosicki. Wiesław Kopyść. Za. Stanisław Kotwica. Przeciw. Dorota Kupczyńska. Za. Dorota Łukasik. Za. Ewelina Malinowska. Za. Małgorzata Pietrzykowska. Za. Krzysztof Trzebiński. Za. Julian Walas. Przeciw. Paweł Zalewski. Za. Jacek Zygabło. Za. Bożena Żuława. 11 głosów za, przeciw 4, 0 wstrzymujących się. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2020 roku przeszedł. Uchwale nadaje numer 8/56/19. Przechodzimy do punktu 11, zakończenie obrad sesji. Zamykam 8 posiedzenie sesji Rady Gminy Piechoszów. Dziękuję Państwu radnym, Państwu są i zaproszonym gościom.